Autoserwis Robert Wierzajkis. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów. Metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy. Ulica Ludwika Baryńskiego 26b. Telefon 792 287 467. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj na rondzie, jak nie powiem jak kto, jak nie dwa. Powiem kto. Dzisiaj może Mirek bardziej się przygotował do dzisiejszego odcinka, ale jakby ja podzielam Mirka zdanie. Chodzi o wyjazd z Suwałk w stronę tak. Gołdapi, Filipowa. I zaczynając już od Osowej. Tego ronda. Prawie. Tutaj, prawie, troszeczkę dalej. I tam już, proszę Państwa, wjeżdżamy w... Co wy mówimy, wjeżdżamy gdzie? W takie niebyt. Duże dziury. Dziury. Kopią duże ładowarki. Oraz tak jak widać w tle za nami, różne tam sprzęty, niektóre już rekultywowane, farma fotowoltaiczna zrobiona. Ale chodzi o to, że tu są usytuowane większość żwirowni tutaj pod Suwalskich. Jest. I całe szczęście, bo to musi miasto się rozwijać i my jesteśmy za. I tylko... W sumie to nikt z nas się nie pisał na tor przeszkód. No właśnie, chodzi o to po prostu, że no niestety jak się wozi ten żwir, no to... Trzeba posprzątać po sobie. Bo drogi niestety teraz, jak jeszcze pokażemy, się łamią. A teraz można powiedzieć, że czerpią z tego profity ci, co wożą, więc jest pytanie zasadnicze, czy wystarczy tutaj podatek od środków transportu, który płacą raz na rok i gdzieś tam wynosi chyba z 3600 od tych cięższych pojazdów, chyba ze 3000 od ciutkę lżejszych, a te łącznie prawie 36 ton jedzie po tych drogach, nieprzystosowanych niestety, i je łamie, nie? Oczywiście one wjeżdżając do miasta mają stosowne zezwolenia, czy tam C14, czy C18, prawda? To wydaje miasto, nie? Ale problem polega na tym, że tam się kopie te dziury. One być może w przyszłości będą zagospodarowane dobrze, bo teraz jeden z tych przedsiębiorców padł na dobry pomysł, buduje hotele. Stawy ma już zarybione i mówi, że z Polski będą przyjeżdżać wędkarze. Wielki ukłon dla tego pana. Tak jest, bo to super. Da się to zagospodarować. Super w ogóle, że działa, tak, że chce się kopać z tym całym systemem. Teraz tak, musimy podkreślić, że my nie wiemy, jak się odbywa, inaczej, rozliczanie tej kwestii, tak, bo nie wiemy. To znaczy, nie wiemy o te koszty remontu dróg i kto w nich uczestniczy, kto ponosi te tego koszty. Nie wiemy. Nie wiemy tak naprawdę, kto powinien za tę drogę tak odpowiadać, żeby jej nawierzchnia była w porządku. Czy być może są prowadzone jakieś rozmowy, tak? Nie wiemy. Natomiast my jedno wiemy, że korzystamy z tych dróg i tak jak zwykle, no, widzimy, co się dzieje. Zdarzają się coraz częściej tam wypadki na tym zakręcie. Ale ja ostatnio jechałem, stąd ten pomysł, i Mirek też jechał ostatnio. Po prostu to jest tor przeszkód, no ale na to żeśmy się nie pisali. Tak. Jeśli coś się robi, no to co? No to trzeba sobie posprzątać, tak jak wszyscy normalni ludzie. Chociaż ja teraz tu stoję, proszę Państwa, i tam pełen rów butelek. Niestety tak, stanęliśmy. Jest co posprzątać. Na ten temat jeszcze tych dróg, to ja powiem tak, w mieście, tak, połamano drogę na ulicy Północnej. To też pokażemy, czyli mniej więcej tutaj, prawda, w kierunku na Okuniowiec, na przejazd kolejowy, bo duży, ciężki transport musiał wozić żwir na budowę, odnowę drogi w Lipniaku i w Nowej Wsi. I teraz tak, tam piękna droga, już w tej chwili przejścia, chodniki, polbruk, wszystko jest wybudowane, a tu się połamało, bo dosłownie tygodniami jeździły tam ciężarówki, żeby zawieźć ten żwir na podbudowę. Być może nie było innej drogi, ale teraz też jeszcze przez to trzeba wyremontować cały odcinek od Nowej Wsi do Okuniowca. I tak to wygląda. W mieście jest połamana droga. Ale Mirek, bo zapomnę, mi teraz przyszedł do głowy. Jest taka mapa zagrożeń, tak? Tak.
teraz mi się przypomniało. Tak. Walcie tam pineski. Pineski. Tak. Piszcie. Piszcie. Piszcie, zaznaczajcie tak, ten teren. Tak. Może w końcu ktoś zamiast tam po krzakach chować się i tak. po porowach i strzelać wam te fotki. Po prostu tam przekierować całą siłę. Sprawdzić należy to, oczywiście, że rzecz należy do radnych. Przede wszystkim niech sprawdzą, jak to z tym transportem. Ale to już może już nie tak, bo za chwilę się okaże, że droga nie należy do miasta, tylko to jest droga wojewódzka. Może ale jakaś, tam do miasta. Jakaś gminna. Ale jakby ogólnie. To znowu wychodzi tak jak z tym pływaniem. Aha. No nie bardzo nas to obchodzi, bo jak, no. Była droga dobra, jest zrąbana i wszyscy prywatnie łamiemy te samochody, tak? To z tym pływaniem to było tak, że podobno nie było ratowników, żeby na plaży zatrudniać, się okazuje, nieprawda. Chodzi o to, że rozbija się sprawa wynagrodzenie. Tylko trzeba im dwa razy tyle zapłacić, co chcą ci, którzy płacą. Na ten temat już też rozmawialiśmy i to są 2 miesiące w roku. Szkoda w ogóle na ten temat rozmawiać, a drodzy mieszkańcy, to i tak wszystko zależy od was. Możecie pokazać niedługo swoje niezadowolenie. Już parę dni temu zapiło się 4 ludzi w Krakowie samochodem. To jest tragedia rodziny i jakby ja zauważyłem, że wszyscy biją na tym sobie oglądalność. Kapitał polityczny. Kapitał. Próbują zbić i drogowy. Ja chcę powiedzieć o tym, że apelując do młodych kierowców, mówię, zwróćcie uwagę na to, ci, którzy jeżdżą szybko. Tam były 4 osoby i pamiętajcie tak, jak jeździcie szybko, a weźmiecie na tylną kanapę 2-3 osoby, charakterystyka prowadzenia pojazdu zdecydowanie się zmienia. Dużo jest wypadków też nocnych powrotów z rozrywek, z dyskotek, bo on przejeżdża zakręt 120 na godzinę, kiedy jeździ sam, prawda? I pokonuje ten zakręt, ale jak masz 5 osób w samochodzie, to może się zdarzyć, że nie pokonasz tego zakrętu. Już nie ma takiego nacisku na przednią ciągnącą oś, czy na tylną, jest z kolei napędzaną, zupełnie inny. I przód wtedy może wam zakręt wynieść. A też hamowanie tego pojazdu też się zmienia. Tam są korektory z tyłu i tak dalej. Czy mam rację? Nirek, już korektorów nie ma dawno. No, ale w starych. Wiesz, ile u nas tych pojazdów z korektorami jeździ na wsi? Jeszcze na wsi. Wszystkie prawie. Tak, ale zgadza się? No, a z dyskoteki się wraca? Gdzie? Ty powiedziałeś, że jeśli jeździcie za szybko, to uważajcie, kogo wiecie z tyłu. Ogólnie, jeśli jedziecie za szybko, już jesteście pod kreską. Tak. W każdym jednym przypadku. Tak jest. Jesteście winni i koniec. Niemniej jednak jeżdżą za szybko i trudno. No i to trzeba życiowo stwierdzić, że to się zdarza. Tylko trochę rozsądku w tym wszystkim mówię. Pamiętajcie, że po prostu samochód to jest taki pojazd, że ma graniczną szybkość pokonania każdego zakrętu i koniec. Tu znowu wychodzi u nas w mieście co? Tor potrzebny. Teraz wróćmy do tych chodników, do chodników. Pamiętasz, że mówiliśmy, że w mieście bardzo często rozkopuje się takie chodniki i zdejmuje się polbruk. Tak, to też całe szczęście. To znaczy, całe szczęście, co się dzieje. Tak. Trzeba wymieniać kable, kłaśnowe, internet, światłowody i tak dalej. Tylko problem polega na tym, tylko szkoda, że one nigdy nie wracają do stanu poprzedniego. Dokładnie. O tym za każdym razem są gorzej poskładane, większe dziury, windobały. Tak. I tutaj jakby. Dokładnie. Oni muszą dostać pozwolenie na rozkopanie tego chodnika. Nie, oni dostają te pozwolenia. A teraz nadzór, który wydał pozwolenie na rozkopanie, powinien dopilnować, żeby fajnie to zakopali, nie? Żeby ten chodnik był równy. To znaczy, widzisz, jak my już mówiliśmy, że u nas nie będą występowali fachowcy, tak? Tak. No i teraz wracamy znów. No, teoretycznie mamy fachowców i nie powinno to się wydarzyć i mieć miejsca. Tak? No, prawdopodobnie zatrudnionych. My nie jesteśmy fachowcami, nie. Ale chodzimy. Ale powiem tak szczerze, debilami też nie. No, jeśli się idzie, jest krzywo i można wybić zęby, to nie potrzebuje opinii biegłego sądowego, żeby ustalić, że tam jest krzywo. A wcześniej było prosto. No, jeśli komuś potrzebny jest biegły sądowy do tej oceny, to myślę, że powinien zmienić zawód. Czyli w tym systemie zezwoleń na rozkopanie chodników, prawda, gdzieś brakuje elementu, który by nadzorował to, żeby po rozkopaniu było równo. To znaczy, ciągle tak, powtarzam. Skoro już zostało to wykonane, przychodzi wykonawca i mówi, że skończył, tak? wyjeżdża taki pan, który nadzoruje to i cały ten odcinek sprawdza.
Wydłubujemy jedną tam cegiełkę polbruku i patrzymy, jest podkład z cementem, czy nie ma z cementem podkładu? Nie wiem, aż myślę, że tak, no to ja nie. Myślę, no jak, no ale jak to sprawdzić? Ty wiesz, to bardzo dobra metoda, bo potem już jak siądzie, to już ciężko złapać tego wykonawcę. Teoretycznie one powinny być zawibrowane i tak, przywrócone. Czyli ktoś powinien nad tym czuwać. Takich inspektorów ma miasto, tak? Czy tam inne? No to w porządku. I po prostu, no ale to może trzeba się zapukać do inspektora, powiedzieć, słuchaj, tak. wisisz na miasta parę milionów złotych. Fakt jest faktem. Było prosto, a jest krzywo z takimi... Mało tego, ale najgorsze w tym wszystkim... Zagłębieniami. Mirek, najgorsze w tym wszystkim, że jest krzywo, no to się może nie wyszło komuś, bo się zdarza, tak? Poprawi drugi, trzeci. No. Ale powiedzcie mi, drodzy Państwo, jak to się wydarzyło, że ktoś to odebrał? Drodzy Państwo, nie wiem, dzwońcie, piszcie, nie, bo my się zaczynamy przyzwyczajać do patologii. I to wszędzie, tego jest mnóstwo, my nie możemy się przyzwyczajać. No i to teraz taki temat, prawda, kto powinien tak społecznie tego pilnować? Ja nie wiem, kto to powinien robić, no jest gospodarz, tak, no, który przekonał resztę mieszkańców, tak, tak, o tym, że jest najlepszy. Tak. A nad nim jest Rada Miejska, społeczny czynnik, który przywołuje te wszystkie właśnie, tych wszystkich ludzi do porządku, bo takie jest założenie, że tak powiem, samorządów. Ogólnie to pewnie masz rację, ale w mojej ocenie prywatnie podkreślam, tak, to chyba czasem to tylko służy do podniesienia lewej lub prawej ręki. Takie zaczynam odnosić wrażenie, prawda, że nawet na komisjach swoich to za bardzo, że tak powiem, nie ma tej dyskusji, tylko właśnie później już jak jest posiedzenie rady, to rzeczywiście wygląda to tak, no można powiedzieć, bardzo spokojnie. Nie ma gospodarza. O. Nie ma gospodarza, u nas brakuje gospodarzy. Wszyscy trąbią o jakichś dziwnych historiach. Ja nic nie rozumiem, a zobaczcie, drodzy Państwo, tutaj kolega wcześniej pokazywał, staniesz na brzegu drogi i jesteś zalany śmieciami na przykład. Tak. Pójdziesz chodnikiem, to zęby wybijesz. A tak... Jedziesz drogo, to rozwali zawieszenie. Ja to już od 50 lat słyszę, sami fachowcy. Od wszystkiego. Idziesz do lekarza, fachowiec, mechanika, fachowiec. A propos lekarza. Podobno tak leczą pacjentów, że po prostu taka gwieźdź gminna była, że zdarza się, że nagle jak masz pacjenta, zaglądasz i kurne, jest tam jakaś dokonana, że tak powiem, analiza twojego ciała, a nigdy ciebie nie badano w ten sposób. To Mirosław wykorzystał informację, mojej informacji. Nie, to tak zapowiedź jest taka. Przypomniałem. Drodzy Państwo, sprawdzajcie. Starsi, poproście dzieci, młodsi sami, jesteś tak jak pacjent, zajrzyjcie tam na te swoje strony. Jakie macie założony ten profil, jakie tam wam leki wypisywano, jakie czynności robiono i jakie badania zostały prześwietlano tam, prawda? Tak, czy, no myśmy ostatnio leczono w domu u mnie, bo to jest moja informacja, nie wiem jak jest na całym świecie, ale moja informacja wynika, że jeden z moich członków rodziny był tak przeleczony, wszystko mu tam zrobiono, aż się zdziwił, ile badań zostało wykonanych. No i teraz... I tam jest taka w tej aplikacji, potem krateczka, problem, że jest niezgodność, klikajcie to. Tak. W naszym przypadku się odezwał człowiek, nie powiem z jakiego miasta i kto, się odezwał prosząc, żeby coś ratować go, bo będzie miał pozamiatane. No, no ale sprawa władz, tak, odpowiednich. Żeśmy po prostu odmówili, no bo jeśli ktoś w ten sposób zaczyna zarabiać, to jest bardzo źle. Teraz do motoryzacji. Czytam wczoraj na portalu, że wymusił pierwszeństwo kierujący samochodem na jadącym hulajnogą na skrzyżowaniu Podchorskiego i Puławskiego, prawda, na zasadzie, że pojechał, kiedy nie miał prawa pojechać. I teraz dostał 2500 mandatów. To była najważniejsza wiadomość. I 15 punktów karnych, która też najważniejsza wiadomość. Więc zacząłem szybko analizować, kto ma pierwszeństwo na tych przejazdach rowerowych, hulajnogą, pieszy, czy też zjeżdżający na przykład z ronda, prawda, kierowca. Oto się okazuje, że tych przepisów jest tam co najmniej ze 4 albo nie dla człowieka, o zdrowych zmysłach. Jeden dotyczy pieszego, drugi rowerzysty hulajnogi, trzeci dotyczy kierującego, a czwarty tego przejazdu rowerowego. Się okazuje, że wbrew powszechnemu mniemaniu wjeżdżający jeszcze na przejazd rowerowy, rowerem czy hulajnogą, czy też wchodzący nawet pieszy na swoje przejście, on nie ma pierwszeństwa
przed samochodem. Nie ma pierwszeństwa, jeśli się nie znajduje na tym przejeździe lub przejściu. Rozumiesz? Mirek, czy ty to sprawdziłeś dokładnie, żeby nie wyszło, że głupoty? Nie, dokładnie, dokładnie. Dlaczego dokładnie? Bo niektórzy już odwołali się do sądu, są sprawy, prawda, sądowe, są wyroki sądowe i sąd stwierdził, on ma pierwszeństwo wtedy, kiedy znajduje się na tym przejeździe kolejowym lub na tym, prawda, przejściu dla pieszych, to wtedy ma pierwszeństwo i pojazd go powinien przepuścić. Jeśli jest dopiero, zamierza na nie wkroczyć lub wjechać, a pojazd już zjeżdżający wjechał jakby na ten przejazd, to oni mają mu ustąpić pierwszeństwa. I tak to dokładnie wygląda, ale jaka jest praktyka, jak przyjedzie policja, zawsze jest najpierw przepytywany kierowca i bardziej obwiniany, a interpretacja takich prywatnie, jak rozmawiam, prawda, z tymi ludźmi trochę wyżej stojącymi niż nawet nasi tutaj policjanci, to oni mówią tak, no ale proszę pana, przecież kierujący to ma prawo jazdy, on był szkolony, on ma większą wiedzę, on powinien być świadomy. Ja mówię, no tak, nieznajomość prawa szkodzi, ale zarówno jednemu, jak i drugiemu. To, że on nie ma tej, prawda, wiedzy, ten wjeżdżający hulajnogą, albo dwie osoby wjeżdżają hulajnogą, albo jadzie ze smartfonem. Czy można ukarać rowerzystę, który jedzie ze smartfonem? Pytam się ciebie. Tak jak ciebie, jak ty ze smartfonem jesteś, czy można mu dać ten mandat i punkty karne? Nie, punktów karnych nie, bo nie ma prawa jazdy, a z mandatem jest też dyskusyjna sprawa. I ci rowerzyści z tym smartfonem jednoręką kieruje, nie powiem, że no jadą ulicą czy przejściem i nikt go ich nie każe. Jadą dwie dziewczyny hulajnogą, jedzie radiowóz, one jadą chodnikiem, jedzie radiowóz, radiowóz pojechał, a te dziewczyny jadą hulajnogą. Rozumiesz? Dalej. Więc przepis tego zabrania, a nikt tego nie egzekwuje. Ale w przypadku pojazdu, który ma numer rejestracyjny, który ma kierowcy, który ma prawo jazdy, który jest w CEPiK-u, prawda, który jest w wykazie praw jazdy i ubezpieczeniach, no to jego najłatwiej chapnąć. Nie, no bo on jest, a można mu zabrać. Bo jest, a rowerzysta to siu, poszedł w ale długo, jest, ale weź go złap, siatko. Ale jest mnóstwo takich rzeczy właśnie, że, no, że one jakby nie są zrozumiałe dla normalnego, no, przeciętnego człowieka myślącego. I tyle. No i przecież to horror z tymi rowerami, patrz, i z tą ich hulajnogami. Teoretycznie po swoim zwierzaku to nie jest to zamach na właścicieli psów. Powinien być w kagańcu, tak? A, no, no. Powinien? I trzeba sprzątnąć, kiedy on zrobi taką dużą kupę. Kiedy naładuje, posprzątasz, tak? Tak. Jest taki jeden film, gdzie mi się podobało, jak mężczyzna poszedł do tego właściciela psa i mu pod balkonem na kasztanie. Da, się proszę. Sławny film. Sławny film. Sławny film. To było najlepsze. Da, no i chcesz mieć zwierzaka, i sławny aktor, prawda, że tak powiem. Tak. I takich rzeczy jest mnóstwo. Świry. Dzień świra ciągle aktualny, można powiedzieć, jedyna metoda, prawda? I teraz tak, mamy te służby nasze lokalne, tak? Dzień świra zastosować, tak, jak tak. Oni nam tak myjemy, tak. No to ciekawe. I to spuścić te służby do akcji. No, ale, no i właśnie, na przykład. Walka z okupantem. Chłopiemy. Maciek, machnij głową. Czy jest takie miejsce, gdzie łatwo dostępne, gdzie by do was, do redakcji ludzie mogli napisać o jakichś rzeczach, nawet niezwiązanych? Powiem, drodzy państwo, nas jest dwójka, a ile, zobaczcie, drodzy państwo. Zawalcie listami. Ale ile my w życiu codziennym obserwujemy tych wszystkich głupot? Prawda, a to chyba, nie nadążamy. A to chyba wynika właśnie z tego, że my nic nie mówimy, może nikt nie wie o tym. Walczcie z głupimi przepisami, z tymi, które w ministerstwie jakieś barany wymyślają. Mirku, i nie są, Mirku, prawda, one. Masz słowa. No dokładnie, nie ma co tego. Przeszła udowadnia bez przerwy. Chociaż, drodzy państwo, barany tam cena Mirka mogą zrobić. Nie no, jak to mówią. Nic. Jak się uprą, to każdemu można zrobić. Ale sama rosyjska. Rosyjskie powiedzenie mówiło tam, ale już mówi, że ciszej jedziesz, dalszy budziesz, ale potem w Polsce też powiedzieli, jak dajcie mi człowieka, a ja paragraf znajdę na niego. Ale ja już pomyślałem, teraz jestem przed głowy, ciebie wysłać kurę do Rosji. Na co? Załatwiłbyś się od środka. Nie, tam to człowiek. Błagaliby, żeby go zabrać stamtąd. Tam są lepsi. Drodzy państwo, wszystkiego dobrego. No. Nie dajmy się. Najlepszego, tak. Ostrzegajmy się, pomagajmy sobie nawzajem, prawda, przede wszystkim. I życzę wam pięknego, gorącego lata, prawda. Gorącego, tak.